Dzień dobry Państwu. Po krótkiej przerwie reprezentacyjnej wracamy do rozgrywek ligowych. Zatem witam bardzo serdecznie razem z trenerem mieleckiej drużyny, panem Adamem Majewskim. Dzień dobry. Na konferencji prasowej przed meczem z Miedzią Legnica w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy pytania zadali przede wszystkim na ten temat dziennikarze i tak Izabela Pomykała z portalu Dzieje się na Podkarpaciu. Ostatnie spotkanie Miedzi ze Stalą miało miejsce 2 lata temu, jeszcze w rozgrywkach pierwszej ligi. Jak ocenia pan tegorocznego Beniaminka? Jakie są mocne strony tego rywala? Jak oceniam Beniaminka? Miedź awansowała w bardzo dobrym stylu do Ekstraklasy. Jako zespół, który zajął pierwsze miejsce, jest to zespół, który posiada w swoich szeregach bardzo dużo obcokrajowców i myślę, że tutaj w tym kierunku poszła polityka transferowa, która jest cały czas kontynuowana. Są to zawodnicy doświadczeni, ograni. Myślę, że na ten moment wszyscy są zaskoczeni negatywnie, ponieważ Miedź jest na przedostatnim miejscu w tabeli, ale to miejsce nie odzwierciedla, myślę, ich potencjału. Myślę, że zasługują na wyższe miejsce. Czeka nas trudne spotkanie. Jest to zespół, który moim zdaniem jest zdecydowanie lepszy w ofensywie niż w defensywie. Paweł Skorup ze Sportowej Planety. Miedź do tej pory wygrała tylko jeden mecz. Czy kwestia psychologiczna będzie miała duże znaczenie w tym starciu? Myślę, że tak, ale to bardziej ze strony Miedzi, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest na przedostatnim miejscu w tabeli, wygrało jedno spotkanie. Już rozegrane zostało ileś tam kolejek. Presja narasta. Oczywiście była przerwa reprezentacyjna i ten zespół wyjdzie zmobilizowany, zmotywowany, ale jesteśmy na to przygotowani. Dla nas to jest również ważne spotkanie, ale to jest kolejne spotkanie ligowe. Do końca rundy jeszcze jest wiele spotkań, tym bardziej do końca sezonu, dlatego jedziemy po to, żeby popatrzeć o 3 punkty. 2 pytania od Roberta Kaczmarka z portalu W Cieniu Jupiterów. Zespół Miedzi Legnica nie był w przeszłości wygodnym przeciwnikiem. Czy obecnie jest zespołem, który posiada atuty, na które trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę? Atutami, tak jak już mówiłem, myślę, że jest gra ofensywna zespołu. Ten zespół chce grać piłkę, buduje akcję, ma wielu zawodników o dużych umiejętnościach technicznych. Myślę, że tutaj wszyscy zawodnicy z formacji ofensywnej, czyli napastnik, boczni pomocnicy i środek pola są osoby, które mają bardzo duży wpływ na grę i na to musimy uważać, ale my chcemy się jak zawsze skupić na swoim zespole. Również przeprowadziliśmy ten okres reprezentacyjny bardzo, bardzo dobrze, dlatego mam nadzieję, że to przyniesie spodziewany efekt. Jeszcze raz Robert Kaczmarek. Panie trenerze, podczas przerwy reprezentacyjnej udało się zdiagnozować i poprawić słabe strony w obronie. Czy pracowano nad stałymi fragmentami gry? Tak, ze stałymi fragmentami gry pracujemy zawsze w każdym mikrocyklu. Teraz było tak samo, mieliśmy więcej czasu, dlatego mogliśmy to jeszcze poprawić. Pracowaliśmy nad grą obronną, bo tracimy tak naprawdę bramki łatwe po indywidualnych błędach, dlatego pracowaliśmy całym zespołem i formacyjnie, dlatego myślę, że tutaj będzie efekt już widoczny, ale oprócz gry obronnej moim zdaniem największy problem stanowi też skuteczność, ponieważ w meczach, tak jakby chociażby z Widzewem, sytuację stworzyliśmy, ich nie wykorzystaliśmy i tutaj ten element zdecydowanie również był do poprawy. Pytanie od fantastycznego skauta, które zadał Tomasz Krucan. Panie trenerze, na jednej z poprzednich konferencji wspominał pan, że być może do gry po przerwie reprezentacyjnej wróci Maciej Wolski. Jak wygląda obecnie sytuacja zdrowotna tego zawodnika? Tak, wspominałem i to się potwierdza. Maciej Wolski trenuje już z nami na 100%. Będzie w kadrze meczowej na spotkanie z Miedzią Legnica. No to kontynuując temat naszej kadry, pierwsze pytanie od kibiców. Czy wszyscy zawodnicy, którzy wrócili ze zgrupowań, są zdrowi i gotowi do gry? Cieszymy się, że w naszych szeregach są zawodnicy, którzy występują w reprezentacjach. Mówimy tu o Fryderyku Grebowskim w reprezentacji Polski Młodzieżowej, Bogdanie Waszczuku w pierwszej reprezentacji Estonii i Dominiku Barauskasie w reprezentacji Litwy. Niestety, tak jak już powszechnie chyba wiadomo, Dominik Barauskas doznał poważnego urazu kolana i niestety myślę, że to będzie kontuzja długoterminowa, zajmie to co najmniej kilka miesięcy, dlatego życzymy to Dominikowi szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast jak najbardziej Bogdan i Fryderyk wrócili zdrowi i gotowi do gry w meczu ligowym. No to już skoro trener wspomniał o naszej kadrze, która
była na zgrupowaniach. Czy jest pan zadowolony z występów tych graczy w Lidze Narodów? Tutaj nawet pięknie wyszczególnione. Barauskas 133 minuty na boisku, pierwszy raz w pierwszym składzie. Waszczuk 134 minuty na boisku, dwa razy w pierwszym składzie i jedna asysta. Znaczy, to nie chodzi o mnie, czy ja będę zadowolony. Po to się trenuje i gra w piłkę nożną, żeby grać w reprezentacji swojego kraju. Myślę, że to jest nobilitacja dla tych zawodników i to oni są z tego zadowoleni. Ja się cieszę, że grają w reprezentacji, bo to oznacza, że posiadają określony poziom sportowy. Wracamy jeszcze do sparingu z Niecieczą. Czy ten mecz dał jakieś odpowiedzi pozytywne bądź negatywne przed meczem z Miedzią? Tak. Było dużo pozytywów. Przede wszystkim to, że wygraliśmy to spotkanie. Zagraliśmy na 0 z tyłu. Nie straciliśmy bramki, ale znowu stworzyliśmy, nie mówię, że bardzo dużo sytuacji, ale tych sytuacji było co najmniej kilka i bardzo dobrych. I tutaj niestety zawiodła skuteczność, nad którą musimy cały czas pracować, no bo nie da się wygrać spotkania, jeżeli nie wykorzystuje się sytuacji, a takie sytuacje praktycznie stwarzamy w każdym kolejnym meczu. Jak kształtują się parametry szybkościowe czy wydolnościowe? Zawodnicy są w dobrej formie fizycznej? Zobaczymy, jak będzie wyglądał mecz Miedzi Legnica. Jeżeli wygramy, to znaczy, że są w dobrej formie. Nie, patrząc tutaj globalnie i obiektywnie, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Po to była ta przerwa na reprezentację, żeby ją odpowiednio wykorzystać. Skupiliśmy się na wszystkim, także na przygotowaniu motorycznym. Myślę, że pod względem szybkościowym i wydolnościowym wyglądamy naprawdę dobrze. Najczęściej pojawiające się pytanie, czy ktoś do stali jeszcze trafi przed zimowym oknem transferowym? W tym momencie nie widzę takiego kandydata. Oczywiście był zawodnik u nas testowany, ale nie udało się go tutaj pozyskać. Rozglądamy się cały czas. Oglądamy różnych zawodników, tym bardziej pod kątem Dominika Barauskasa, który będzie miał dłuższą przerwę, dlatego obserwujemy, ale na razie nie ma żadnych konkretów. Trenerze, z ilu punktów w meczach z Miedzią i Koroną będzie pan zadowolony? O ile mi się dobrze wydaje, to pomiędzy meczami z Miedzią a Koroną jest przecież mecz z Pogonią Szczecin, ale widzę, że już nikt w to nie wierzy, że może wygrać. Liczymy w każdym spotkaniu na 3 punkty i z takim nastawieniem wychodzimy na każdy mecz, tym bardziej, że Miedź Legnica jest drużyną w naszym zasięgu, tak samo Korona Kielce. Pogoń Szczecin gra o inne cele, ale również postaramy się powalczyć z nimi o 3 punkty. No to ostatnie pytanie. Czy nie boi się pan niezadowolenia wśród zawodników rezerwowych? Średnio zaawansowany znawca ekstraklasy jest w stanie wskazać zmiany, jakie pan wykonuje w podstawowej jedenastce. Czy przy katastrofalnych błędach obrońców ci rezerwowi nie powinni dostać szansy? Ja nie boję się, bo nie mam czego. Mamy bardzo dobrą atmosferę w drużynie. Każdy zawodnik jest świadomy, każdy zawodnik walczy o miejsce w składzie. Może grać tylko 11 zawodników. Przypominam tylko, że latem odeszło od nas wielu zawodników. Przyszło bardzo dużo, dlatego ten proces jakiegoś zgrania, poznawania się trwa i nie będziemy co mecz wymieniać zawodników, którzy dopiero do tego klubu przyszli. Dlatego każdy swoją szansę dostanie, ale w odpowiednim czasie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.